przy mikrofonie Anita Zepolska. Na zegarach mamy już godzinę 14, a to oznacza, że czas na Małą Czarną. Moim i waszym gościem jest dziś Sławomir Kozioł. Witam ciebie. Witam serdecznie. Sławomir jest założycielem Fundacji Jamy Oni, przedsiębiorcą, absolwentem Uniwersytetu Zielonogórskiego. I jakiś czas temu pisaliście do mnie, że warto bym zrobiła odcinek o perspektywach po studiach. Rzeczywiście nie jest to, co prawda, droga usłana różami, ale są pewne alternatywy na to, by sobie nieco życie osłodzić. No i porozmawiamy dzisiaj o plusach i minusach własnej działalności gospodarczej, a także o tym, kiedy najlepiej zdecydować się na jej założenia. Tutaj Sławomir już ma swoją działalność od 4 lat, dodatkowo jeszcze zdecydował się na prowadzenie fundacji. No i tak się zastanawiam, bo coraz więcej studentów i absolwentów, obserwując sytuację na rynku pracy, decyduje się tak jak ty na założenie własnej działalności. Z perspektywy osoby, która również prowadzi swoją działalność, myślisz, że to dobre rozwiązanie dla osób nie mogących znaleźć pracy? To znaczy, bardzo ciężko odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo można z jednej strony powiedzieć, że jest to dobra decyzja, założę własną działalność gospodarczą, będę próbowała własnych sił, no i jak najbardziej taka osoba może odnieść sukces, jeżeli ma dobry pomysł po prostu na biznes. Jednakże, jeżeli chodzi o takie początkowe rozpoczynanie własnej kariery od działalności gospodarczej, no to skłaniałbym się też do zauważenia pewnych negatywów, które mogą niestety sprawiać, że sukcesu się nie odniesie. Chodzi o to, że przez wiele osób działalność gospodarcza kojarzona jest z takim czymś fajnym. Tak, prowadzę własną firmę, jest super, bo jestem sam sobie szefem. Tylko wiele osób nie zdaje sobie sprawy, co oznacza właśnie być samemu sobie szefem. To oznacza pilnować siebie samego, tak naprawdę wstawać rano, żeby móc pozyskać nowych klientów, bądź zapewnić odpowiednie usługi dla obecnych klientów. I jest to o wiele, według mnie, o wiele trudniejsze niż praca w pewnej firmie, w której jesteśmy zatrudnieni, gdyż tam po prostu mamy się stawić o określonej godzinie i realizować określone zadania. We własnej działalności gospodarczej raczej to nikt nam nie będzie kazał tego robić, tylko my sami musimy się zmotywować. A wydaje mi się, że po studiach często jest ciężko z tą samą motywacją. Czyli co byś doradzał? Najpierw etat, potem firma? Czy może na przykład firma już w trakcie studiów? No najlepiej według mnie jest spróbować się u kogoś, niekoniecznie na etat, bo z pracą etatową jest największy problem, ale nawet spróbować na tej umowie, powiedzmy, o dzieło czy zleceniu, spróbować rozwinąć troszeczkę swoje kompetencje takie personalne, bo kompetencje komunikacyjne no będą zawsze potrzebne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, jaka to będzie dziedzina, bo albo obsługujemy klientów bezpośrednich, albo pośrednich. Więc no próba pracy w firmie daje nam możliwość poznania pewnego rygoru, rozwoju naszych umiejętności, które później będziemy mogli wykorzystać we własnej działalności gospodarczej, a można też próbować własną działalność w okresie studiów, ale w okresie studiów bardziej opłacalne ze względów podatkowych jest pracowanie na umowach zleceniach. No właśnie, praca na umowach zleceniach i mówisz tu o rozwijaniu się i ty uważasz z perspektywy czasu, z perspektywy twojej działalności, że bardziej rozwinęły się u ciebie na przykład kompetencje takie miękkie, umiejętności miękkie, czy bardziej te umiejętności twarde? To znaczy studia według mnie służą do tego, żeby rozwijać swoje umiejętności miękkie. Jeżeli mówimy o studiach inżynierskich, to jak najbardziej one przyczynią się do rozwoju umiejętności twardych, jak najbardziej. Ale jeżeli mówimy o studiach humanistycznych, no to tam będziemy się uczyli tego, co jest nam nieprzydatne praktycznie na rynku, tak? Wiesz co, teraz jak tak rozmawiamy, to mam wrażenie, że mówimy o takich rzeczach bardzo ogólnych. No i osoba, która nas słucha, może się zastanowić nad tym, no okej, ale jak ty zaczynałeś? No i chciałabym, żebyś po chwili muzyki opowiedział, jak to zaczęło się u ciebie i dlaczego polecasz akurat tą drogę. Dobrze, okej. Sławomir Kozioł jest dzisiaj moim gościem. No i rozmawiamy o rynku pracy, rozmawiamy o założeniu własnej działalności. No i tak właśnie socjologia, której absolwentem jest Sławomir, kojarzy się wielu ludzi z kierunkiem generującym bezrobotnych. A ty jednak jesteś przykładem na to, że nie jest to regułą. Jestem ciekawa, tak nawiązując do tego, o czym rozmawiamy, jak ty zdobywałeś doświadczenie i co cię pchnęło w kierunku własnej działalności?
Czyli można powiedzieć, że zdobywanie doświadczenia zawsze powinno rozpoczynać się na studiach. Tak było również w moim przypadku, gdy czas studiów nie poświęcałem jedynie na naukę, ponieważ od początku sądziłem, że większość zdobywanej wiedzy nie przyda mi się do późniejszego życia zawodowego, ale też zastrzegam, że też dobrze się uczyłem. Czyli trzeba się uczyć, ale traktować to z pewnym przymrużeniem oka. Powiedz. Czyli co, stypendium było? Tak, tak, jak najbardziej. Jak najbardziej też było, no bo jeżeli czegoś się można nauczyć, ale czasami zastosować tak zwane strategie uczenia się, czyli w odpowiednim momencie odezwać się, a w odpowiednim momencie się nie odzywać na przykład. To też jest ciekawy temat. Ale tak naprawdę już na studiach zacząłem pracować jako ankieter. Najbardziej niewdzięczna praca. Praca, która no, jest trudna, bo się staje przed osobami. Chce się z nimi porozmawiać chociaż 20 minut, a wszyscy twierdzą, że nie mają czasu, pomimo tego, że mają 75 lat. I oni też nie mają czasu. Wiesz, że ludzie tacy są najbardziej zapracowani, muszą zrobić zakupy, pójść do lekarza, wystać się w tych kolejkach. Dokładnie, dokładnie. I tak się często człowiek wie, że otwierają drzwi, że mają czas, ale nie wezmą udziału w badaniu. No ale to jest właśnie taka szkoła przetrwania, tak? Szkoła wyrobienia w sobie kilku, powiedzmy, kompetencji, które później można wykorzystać. I jakie kompetencje wyrobiłeś już w roli ankietera? No przede wszystkim komunikatywność, możliwość negocjacji z taką osobą, przekonywanie jednak do tego, żeby poświęciła mi czas, no troszeczkę też tak zwanego, znaczy nie mówię tutaj, nie chcę mówić o kłamaniu, no ale w odpowiednim stopniu powiedzenie, że oczywiście zajmę krótko czasu, tak, a później troszeczkę się to przedłużało, ale też osoby same przedłużały, bo się rozgadywały, więc przede wszystkim różne umiejętności takie miękkie, prawda? Negocjacje, komunikatywność. No i tak naprawdę akurat przeze mnie założenie działalności gospodarczej było spowodowane tym, że aplikowałem o środki unijne, otrzymałem te środki unijne jako absolwent socjologii, ale otrzymałem je tylko dlatego, że w trakcie studiów miałem doświadczenie niezbędne do prowadzenia firmy. Tak? Dobrze, ale czy w takim razie w trakcie studiów pracowałeś tylko jako ankieter i od razu pozyskałeś te środki i założyłeś firmę, czy było jeszcze coś po drodze, co pomogło ci zdobyć jakieś konkretniejsze, że tak powiem, doświadczenie? Nie, tutaj powiedzmy praca ankietera już się zaczęła chyba na drugim roku studiów, jeżeli pamiętam, ale na czwartym roku studiów udało mi się zrealizować dwa projekty badawcze, czyli dla komercyjnej firmy i dla jednej z instytucji samorządowych. Czyli to, można powiedzieć, było takim mocnym argumentem, że nie tylko jestem ankieterem, ale również potrafię tworzyć swoje badania. To też posłużyło mi do zapisania w CV jako doświadczenia koniecznego do pozyskania środków unijnych. Czyli można powiedzieć, ja tutaj chcę użyć takiego słowa jak szczęście po prostu, tak? Że wydaje mi się, że osoba, która zaczyna coś robić i chce to robić z pasją i przekonaniem, jednak po drodze może spotkać szczęście, tak? Które jej pomoże, bo jeżeli się, znaczy to jest tak jak z totolotkiem, tak? Żeby wygrać, trzeba grać. Nie zawsze każdy wygrywa, ale ten, co nie ma szczęścia w totolotku, może mieć szczęście w innych dziedzinach na przykład. Jak najbardziej. Ty grasz w totolotka, czy jednak jesteś bardziej taką racjonalną duszą? To znaczy raczej racjonalną, rzadko gram, jednakże ostatnio tak stwierdziłem, no z drugiej strony, żeby wygrać, trzeba grać, tak? Ale zawsze obraca się to w ten sposób, że jeżeli kupuję los za 5 zł, to powiedzmy wygrywam te 5 zł, ale później stwierdzam, że no nie można, przecież już zainwestowałem, więc kupuję nowy los, na którym nic nie wygrywam, prawda? Więc jednak totolotek mi osobiście szczęścia nie przynosi. No, ale jak widać, gdzieś tam może szczęście ci przyniosło właściwie twoje działania, twoje zaangażowanie w trakcie studiów. No i tak reasumując, to w takim razie prowadzenie własnej działalności, twoim zdaniem należałoby rozpocząć od jakiejś pracy na zlecenie w kierunku, w którym chcemy dążyć, następnie w jakichś być może działaniach, badaniach już w trakcie studiów. A na przykład uczestniczyłeś, może brałeś udział gdzieś, należałeś do jakichś takich fundacji, organizacji studenckich. O. Dokładnie, jak najbardziej i tutaj do każdego studenta, który jakby rozpoczyna studia, bądź ma jeszcze czas, żeby się zaangażować, to przede wszystkim polecam na pierwszym planie, tak? Działalność w organizacjach studenckich w kierunku, który nas fascynuje. To mogą być koła naukowe, to może być samorząd studencki,
studencki, to może być radio, jak najbardziej, ale naprawdę to pomaga i naprawdę to sprzyja późniejszej ścieżce kariery. Spotkałem się z wieloma osobami, które mówiły, po co to robić. Chociażby jednym z przykładów jest moja żona, która też jakby stwierdzała, że po co, tak, będzie się angażowała, ale zaangażowała się w końcu na czwartym roku studiów, no i dzięki temu ma obecnie pracę, tak, bo dała się poznać jako dobra osoba, która została doceniona, więc naprawdę te przypadki się zdarzają. Jak widać, nie tylko szczęście, ale przede wszystkim praca, praca i jeszcze raz praca. Działalność gospodarcza to nie są tylko plusy, to nie jest tylko pozyskiwanie klientów, ale to jest również racjonalne planowanie kosztów. Na przykład u kogoś załatwiając sprawy nie patrzymy na koszty, a gdy mamy własną firmę, przynajmniej na początku liczymy każdą złotówkę. Miałeś na przykład w swojej dotychczasowej pracy taką sytuację? Czy może masz nieco inne zdanie na ten temat? Nie, jak najbardziej tutaj planowanie działalności gospodarczej, no to przede wszystkim odpowiedzialność, prawda, za koszty, za powiedzmy możliwości zysku, no i to jest to, co jest najważniejsze, żeby umieć liczyć tak naprawdę, wiedzieć na czym to polega pod kątem, mieć chociaż małą wiedzę, jest wystarczająca na tym, na czym polegają podatki, na czym polega to, że zarabiając 100 zł wcale nie zarabiamy 100 zł, tylko zarabiamy 82 zł, ponieważ 18% trzeba zapłacić podatku. Chyba, że mamy koszty, które no, dzięki czemu nie płacimy tego podatku. Ale na przykład to, co jest bardzo często zauważalne u wielu osób, no to jest to, że mówią, że zarabiają w jakiejś firmie powiedzmy pensję minimalną, tak? No i to jest pensja minimalna obecnie jest chyba 1720 zł, a tak naprawdę one są kosztem dla pracodawcy w wysokości około 2600 zł. O tym należy pamiętać, tak? Że istnieje tak zwane brutto, tak zwane netto, ale istnieje również brutto brutto, czyli to, co pracodawca dopłaca do nas, chociaż my o tym nie wiemy, mamy to na kwitku. Wiesz co, wydaje mi się, że chyba jednak większość ludzi gdzieś tam te niuanse ogarnia, wiesz co? Ja się zastanawiam, bo ty bardzo dużo podróżujesz w swojej pracy z tego, co mówiłeś. No ja się zastanawiam, co w takiej sytuacji, powiedzmy, jedziesz do danego miasta, rezerwujesz hotel, masz wszystko opłacone, a klient się odwołuje. Co robisz? Miałeś taką sytuację? To znaczy, częściej jest tak, że jeżeli klient coś zleca, powiedzmy, no to stara się dochować jednak tych swoich... Nie zdarzyło ci się nigdy, że nie dochował? To znaczy, klient, który zleca, raczej dochowuje... Tylko zdarza się, że w mojej działalności ja się spotykam z ludźmi, na przykład z instytucji, z którymi mam porozmawiać godzinę na jakiś temat, tak? I to oni odwołują wywiad, tak? I na przykład ja tam już pojechałem, a wywiad został odwołany. Czyli tragiczna sytuacja, bo pieniądze zostały wydane. No ale właśnie wtedy najważniejsze jest to, żeby umieć sobie poradzić. Czyli na przykład ostatnio, to półtora miesiąca temu, byłem w Olsztynie. Wyjechałem jeszcze bardziej tam w stronę granicy. No i pani nagle po przybyciu na wywiad stwierdziła, że ona jednak nie ma czasu, a ja musiałem zrobić ten jeden wywiad, żeby zamknąć cały projekt, tak? No i wtedy tak naprawdę zaczyna się tak zwane proszenie, no i chęć poradzenia sobie z sytuacją. No często wtedy akurat udało się to zrobić, że udało się pozyskać inną panią, do której po prostu pojechałem, no i poprosiłem o pomoc. I to jest bardzo cenna rzecz, że mówi się, że ludzie są źli z natury, a jednak naprawdę, jeżeli człowiek potrzebuje pomocy i jasno wytłumaczy, o co mu chodzi, no to tą pomoc uzyska. Ale to jest ryzyko, zawsze. No jak widać, wiele spraw się da załatwić, a o wielu sprawach jest tak, że nieznajomość prawa szkodzi. No i myślę, że właśnie o tym prawie, o takich drobnych niuansach porozmawiamy już za chwilę. Opowiadałeś o kreatywności, jaką trzeba się wykazać w momencie, kiedy prowadzi się własną działalność gospodarczą, a ktoś na przykład odwołuje nam spotkanie, bo dla niego to nic, a jednak dla nas to są spore koszty. Mało tego, sporym kosztem może być również nieumiejętna księgowość. Co ty byś polecił? Prowadzenie księgowości samemu, czy zlecenie tego komuś, jakiemuś biuru, bądź dla jakiegoś biura, bądź też dla pojedynczej księgowej?
Znaczy tutaj muszę powiedzieć, że przez te 4 lata praktycznie księgowość prowadzę samodzielnie, ale znam też wielu kolegów, koleżanki, którzy jednak zlecają prowadzenie księgowości osobie zewnętrznej. Tylko to jest zawsze koszt 100 zł, prawda? Więc wydaje mi się, że warto, szczególnie na tym początku, prowadzić samodzielnie, jeżeli jest możliwość nauczenia się tego, prawda? No bo jednak na początku koszty są bardzo problematyczne dla młodego przedsiębiorcy. Pomimo obniżonej stawki ZUS-u, no, trzeba ponosić opłaty rozwojowe na rzecz tego, żeby jednak tych nowych klientów pozyskiwać. No i jeżeli mówimy tak o księgowości, no to wybrałbym taką drogę. Jeżeli nie macie wiedzy, to jak najbardziej zlećcie to osobie zewnętrznej, ale warto naprawdę się nauczyć, bo brak znajomości pewnej dziedziny zawsze szkodzi, tak? A poleganie na zdaniu drugiej osoby, jeżeli nie mamy o tym żadnego pojęcia, no może też szkodzić. Jakie programy zatem do nauki księgowości, czy też jakie źródła ty na przykład byś polecił osobom rozpoczynającym własną działalność? Tak, znaczy ja miałem to szczęście akurat, że miałem szkolenie podczas starania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale jeżeli chodzi o programy, no to naprawdę teraz to stało się bardzo proste i powiedzmy, znaczy jednym z najpopularniejszych systemów księgowych wśród samych księgowych jest produkt firmy, czy możemy powiedzieć firmę? To w razie czego zainteresowanym słuchaczom po prostu napiszemy w prywatnej wiadomości. Dokładnie, jak najbardziej, ale możemy po prostu jakby to napisać. Jest też firma, tu mogę nakierować z Legnicy, mniejsza firma, nie taka duża, która po prostu realizuje tak zwane wsparcie serwisowe. Czyli kupujemy u niej program za 200 zł rocznie, przez rok mamy wsparcie serwisowe w zakresie obsługi tego programu. A jeżeli obsługujemy program księgowy, to przy okazji uczymy się tak naprawdę księgowania. Najprostsze wyjście to jednak, wydaje mi się, zakup u firmy z Legnicy, mniejszej. No proszę, to faktycznie rozwiązanie całkiem przystępne. A powiedz mi, co ciebie najbardziej zaskoczyło przy rozpoczęciu własnej działalności, czy też w aspekcie prawa, czy księgowości, czy też być może zupełnie innych? To znaczy, najbardziej co mnie zaskoczyło, no to można powiedzieć, że kończąc studia, byłem powiedzmy tak pozytywnie zakręcony pod kątem własnej działalności, tak? Pod kątem tego, że przecież można podbić świat, będę własnym szefem, ale to, co mnie zaskoczyło, no to ta nieumiejętność prowadzenia tak naprawdę własnej działalności. Czyli to, że powiedzmy przychodziłem do swojego biura bądź miejsca, w którym tą firmę prowadziłem, bo na tamtą chwilę miałem takie miejsce, no i tak naprawdę siedziałem, gdzieś tam zadzwoniłem, zacząłem nagle czytać w internecie coś zupełnie niezwiązanego i czekałem na tych klientów, tak? Jakby oni wiedzieli, że ja istnieję i w ogóle, że warto z moich usług skorzystać. Optymista z ciebie. Dokładnie, może to dlatego też, że jestem optymistą. No i to się praktycznie w ogóle nie sprawdziło, tak? Nie przyniosło żadnego rezultatu, ale wydaje mi się, że wiele osób ma taki troszeczkę strach przed telefonowaniem, przed wykonywaniem telefonu. Wydaje mi się, że nie byłem jedyny i tak naprawdę to jest najważniejsze. Przełamanie tego strachu, że trzeba zadzwonić, że nie wystarczy wysłać maila, bo na maila najprawdopodobniej nam nikt nie odpowie, że nie wystarczy wysłać na ogólnego maila informacji, tylko trzeba zdobyć mail albo telefon do osoby, która jest kierownikiem, tak? Czyli trzeba się nauczyć korzystać z wyszukiwarki internetowej i zrobić tak, żeby dostać ten telefon, tak? W internecie, powiem, jest bardzo wiele informacji, tylko najwięcej i najczęściej szukamy tego na pierwszej, drugiej zakładce, a informacje najważniejsze są na 10, 20 zakładce dla nas, jako poszukującego numerów telefonów. Więc do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o księgowość, no to jej łatwość. Mnie osobiście zaskoczyła jej łatwość. Książka przychodów i rozchodów według mnie jest bardzo prostym narzędziem i to mnie zaskoczyło pozytywnie. Największym zaskoczeniem jest to, że według mnie słyszę takie uwagi, jak to fajnie, że prowadzisz firmę, jesteś swoim własnym szefem i zawsze odpowiadam na to, że to jest o wiele trudniejsze niż praca na etacie bądź praca u kogoś, bo to ja jestem odpowiedzialny za wynik, za konieczność ponoszenia wszelkich kosztów.
No tak, i tutaj znowu użyłeś słowa trud, a jednak jak przyszłaś tutaj, to odniosłam wrażenie, że jesteś zadowolony z takiego stanu rzeczy, że jesteś zadowolony z tego, że masz własną działalność i raczej studentów byś zachęcił do prowadzenia jej, aniżeli zniechęcił. W takim razie, jakie są korzyści z twojej perspektywy? Oczywiście, jak najbardziej. Znaczy, przede wszystkim to, co chcę podkreślić, to wiele zalet własnej działalności gospodarczej. Jeżeli mamy dobry pomysł, bądź mamy nawet sprawdzony pomysł, ale w innej troszeczkę dziedzinie, czyli chcemy spróbować coś tak jak ja. Ja nie odkryłem niczego nowego, bo realizuję badania, które są realizowane od wielu, wielu lat, tak? Tylko trzeba znaleźć pewną niszę w tym i do tego po prostu zachęcam. A zalety, no to jest przede wszystkim to, że właśnie odpowiadamy za siebie samego, możemy ocenić własne efekty pracy. Jeżeli bierzemy odpowiedzialność za siebie i lubimy ponosić odpowiedzialność, no to jak najbardziej to jest dobra praca. No i to, że powiedzmy nie mamy nad sobą kogoś, z kim się nie zgadzamy, nie mamy nad sobą kierownika, nie mamy szefa, którego powiedzmy decyzję musimy traktować jako świętość, to wszystko daje energię do działania. I mi się wydaje, że jeżeli ktoś jest w czymś dobry i chce się sprawdzić, no to jak najbardziej to jest własna działalność gospodarcza jest dla niego. W razie gdyby któryś ze słuchaczy czy któraś ze słuchaczek chciała się z tobą skontaktować, być może o coś podpytać, to pod jakim numerem telefonu bądź też mailem czy stroną internetową może to zrobić? Tak, to jak najbardziej ja zachęcam do kontaktu ze mną. Najlepiej wydaje mi się, żeby kontaktować się przez fundację. Ja głównie te telefony odbieram, czyli strona fundacji jamyoni, czyli jamyoni.org.pl. Tam jest numer telefonu stacjonarny, ja go odbieram jak najbardziej. No i wydaje mi się, że to jest najprostsze, bo nazwy firmy pewnie nikt nie zapamięta, a fundacja, mam nadzieję, że zostanie zapamiętana, bo nazwa wynika ja, my, oni. Chociaż często jest przekręcana. No ale myślę, że szybka do zapamiętania. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również. A my słyszymy się już w kolejny poniedziałek o godzinie 4.